Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj zrobimy razem taki słonecznik. Jest to bardzo prosty słonecznik, nadaje się jako kartka urodzinowa, ewentualnie dekoracja czy też prezent. Już Wam pokazuję, z czego go zrobimy. Będzie nam potrzebny jednorazowy talerzyk papierowy, folia bąbelkowa, tylko musicie uważać, żeby nie wystrzelać wszystkich bąbelków. Oprócz tego też mam zielony papier samoprzylepny, farbki, kartonik, nożyczki, klej w pistolecie oraz czarną farbę akrylową. I zaczynamy od pomalowania na żółto talerzyka. Maluję farbkami. Zostawiam środek niepomalowany. Możemy pomalować też farbą akrylową. Niekoniecznie muszą to być zwykłe farbki akwarelowe. Talerzyk jest pomalowany. Środek zostawiłam niepomalowany i teraz przycinamy folię. Najpierw musimy przymierzyć, tak żeby cały środek był zakryty. Odcinamy niepotrzebną część. Teraz nadajemy folii okrągły kształt, odcinamy rogi. Teraz przyklejamy folię do talerzyka klejem. Możemy zrobić na środku taki krzyżyk albo gwiazdkę i przykleić folię. Teraz bierzemy czarną farbkę i malujemy cały środek. To będą ziarenka naszego słonecznika. I jeszcze trochę farby akrylowej, która powinna lepiej pokryć tę folię. Odkładamy do wyschnięcia. Dookoła będą płatki, ale zanim wytniemy płatki, musimy zająć się łodyżką. Na łodyżkę mamy kawałek tektury i na kawałek tektury naklejamy zielony papier samoprzylepny.
teraz wycinamy płatki. Nacinamy około 2 cm w stronę środka. Teraz możemy troszeczkę uformować płatki, poodginać do przodu, do tyłu, żeby widać było, że to są osobne części. I doklejamy łodyżkę. Ponieważ ta łodyżka wygląda tak bardzo prosto, postanowiłam dorobić jej jeszcze jeden listek. Listek robimy tak samo jak łodyżkę. Weźmiemy kawałek kartonika i okleimy zielonym papierem. I mój słonecznik jest już gotowy. Jak już Wam mówiłam, może służyć jako dekoracja albo jako prezent, ewentualnie jako kartka na urodziny. Można na pewno dołączyć do niego jakiś ciekawy tekst z życzeniami. A wydaje mi się, że to jest bardzo prosty sposób, a przy okazji bardzo wiosenny, ewentualnie letni, bo już się zbliża sezon letni. Letni sposób na zrobienie komuś prezentu albo niespodzianki. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mój filmik się Wam podobał. Będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!